jak co roku firma RMA jest obecna na targach Plaspol i w tym roku jesteśmy wzmocnionym zespołem z firmą Wender Recycling Tech, której jestem dyrektorem sprzedaży. I również nawet w czasach pandemii zdecydowaliśmy się na obecność dla naszych klientów na RM-ie, gdzie prowadzimy ważne rozmowy z istniejącymi klientami, jak i klientami przyszłymi. Jesteśmy z tej obecności bardzo zadowoleni i tym sygnałem chcieliśmy przekazać, że również w takich trudnych czasach nasi klienci w kraju są dla nas bardzo ważni, a tym bardziej mamy zaszczyt jako Wender Recycling Tech prezentować RM-y na terenie kraju. Firma RMA ma bardzo innowacyjne, nowoczesne urządzenia, które służą do tak zwanego głębokiego recyklingu. Tutaj na targach mamy wystawiony szereg produktów końcowych, które obrazują możliwości urządzeń firmy RMA pod względem jakości, czystości i wydajności osiąganego produktu. Umożliwia to zastosowanie naszych urządzeń do na przykład produkcji regranulatu, który jest wykorzystywany w produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego, gdzie są bardzo wysokie normy postawione przed dostawcą takiego urządzenia. Tu mamy bardzo dobry przykład produktów końcowych, które zostały wytworzone z wykorzystaniem technologii firmy RMA. To są produkty zarówno wykorzystywane w branży spożywczej, jak i chemicznej, jak i gospodarstwa domowego. I żeby je wytworzyć, należy zastosować technologię, która umożliwia praktycznie 100% czystość. I te produkty tutaj, które powstały w 100%, zostały zebrane z rynku wtórnego i na urządzeniach firmy RMA przetworzono ją do tego stopnia, że można było wykorzystać to do produkcji w 100% produktu końcowego. Czyli innymi słowy, nie mamy tutaj tych opakowań i w tych produktach zawartości produktu pierwotnego, tylko produktu w 100% pochodzącego z recyklingu. Dzisiejszy świat troszeczkę wymusza na nas zwrot ku recyklatom, a wiemy, że firma RMA przykłada bardzo wielką wagę do recyklingu tworzyw sztucznych. No ja myślę, że nie tylko firma RMA, ale każdy obywatel kraju, obywatel Unii Europejskiej, a tak naprawdę każdy człowiek ma do czynienia z ekologią i z recyklingiem. W czasach obecnych bez ekologii i bez recyklingu nie da się funkcjonować. Recykling jest nam potrzebny, bo inaczej to środowisko, w którym żyjemy, by było zaniedbane i to, że Unia Europejska niejako nadaje ton tym wszystkim zmianom, które są wprowadzane w gospodarce odpadami, w gospodarce tworzyw sztucznych i surowców wtórnych, no wymusza zastosowanie nowoczesnych technologii, ale głównie też polega na tym, żeby się zbliżać do tej gospodarki o obiegu zamkniętym i coraz więcej surowców pochodzących ze zbiórki selektywnej wykorzystywać ponownie w produkcji nowych produktów i te wartości procentowe będą co roku wzrastać. Nie? Tym bardziej jest to rynek bardzo przyszłościowy z naszego punktu widzenia, ale również on stawia, tak jak wspomniałem, szereg wymagań jakościowych, w których w chwili obecnej uważamy, że wjedziemy prym. Zapewne każdy z nas zetknął się z zanieczyszczeniem oceanów. I tutaj na naszym stoisku widać, że firmy, które posiadają maszyny RMA, są w stanie przerobić siatkę morską, sieci morskie do produktów typu deskorolka, do produktów typu talerz oraz z boku widzimy również 100% butelki PET z wykorzystaniem materiału pochodzącego z zbiórki selektywnej.